legend. Hero, Eito. Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Uwierzyłeś Prawu i Sprawiedliwości, że jeżeli my Polacy w zasadniczej większości damy się zaszczepić, to wszystko będzie już dobrze, że wakacje będą już w miarę normalne i że w ogóle zapomnimy bardzo, bardzo szybko, co to jest koronawirus i wszystkie negatywne konsekwencje z nim związane odejdą w niepamięć? To, żeś kiep, co zamiast czytać artykuły naukowe, słucha albo bradzenia polityków, albo podąża za słowotokiem Atora. Dajesz się nabierać na jego pseudowiedzę? Lepiej pójść sobie matura, to bzdura, to się może jeszcze czegoś nauczysz. Nigdy nie jest za późno. Czemu tak mówię? Ano dlatego, że Ator odkrywa, iż Ziemia krąży wokół Słońca, że po zimie przychodzi wiosna. Wyważa otwarte drzwi i się tym ekscytuje. Odkąd wirus zawitał do Europy, eksperci wszelkiej maści trąbili, że nie, to tak łatwo nie pójdzie ze zwalczeniem wirusa. Proszę, to można znaleźć w necie w ciągu 5 minut, ale szanowny Ator właśnie rozpędza się do wyważenia drzwi. Niestety pan prezes BioNTechu, czyli tej firmy, która wspólnie z Pfizerem opracowała tą szczepionkę, którą, jeśli wszystko dobrze pójdzie, dziś po południu będzie dziabana pierwsza osoba, prezes BioNTechu, koronawirus zostanie z nami jeszcze przez dekadę. Tę szczepionkę. Przytoczę tylko kilka źródeł, bo tego jest cała masa. Artykuł z 13 kwietnia 2020. Układ odpornościowy w walce z koronawirusem. DW.com. Ten wirus jest czymś zupełnie nowym i nikt nie może powiedzieć, jak w jego przypadku działa nasz układ odpornościowy. Mówi Jorge Hauf, dyrektor Instytutu Mikrobiologii Medycznej, Immunologii i Parazytologii Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jego zdaniem należy wykluczyć odporność na koronawirusa trwającą całe życie. Ten przywilej zastrzeżony jest dla wirusów, które długo utrzymują się w organizmie człowieka i z którymi nasz układ odpornościowy miał dość czasu, aby się zapoznać. Ponieważ koronawirus jest wirusem RNA, a nie DNA, nie może na długo zagnieździć się w organizmie człowieka. Jego kolega z Heidelbergu, Stefan Meurer, przewiduje, że koronawirus będzie mutował jak wszystkie inne i że zajmie to od 10 do 15 lat. Przypominam, był to artykuł z 13 kwietnia. Z 17 kwietnia artykuł z Polityki. Koronawirus zostanie z nami na długo, nawet lub przynajmniej na 5 lat. Wiadomości z 14 maja ze Spider's Web. Tytuł: WHO. Koronawirus zostanie z nami na zawsze. To realistyczny scenariusz. Mike Ryan z WHO zauważył również, że opracowanie szczepionki nie oznacza, że automatycznie uda nam się wyeliminować wirusa. Od lat dysponujemy szczepionką na odrę, ale nie sprawiło to, że ta choroba zniknęła. 18 czerwca. W bezprawniku.pl pojawia się artykuł: koronawirus zostanie z nami na dobre, bo szczepionki nie zadziałają? To możliwe. Najnowsze badania naukowców z USA i Chin sugerują, że stała odporność na koronawirusa jest czymś, czego nigdy nie da się osiągnąć. I tak czytamy w abstrakcie artykułu omawiającego wyniki badań. Po zainfekowaniu wirusem SARS-CoV-2 ludzie raczej nie wytwarzają długotrwałych przeciwciał przeciwko wirusowi. Oznacza to, że nawet po wynalezieniu szczepionki przeciwko koronawirusowi nie będzie można mówić o zupełnym opanowaniu pandemii. Nie stanie się na przykład to, co planowały osiągnąć rządy Wielkiej Brytanii i Szwecji, czyli tak zwaną odporność stadną. Najprawdopodobniej szczepienia będą musiały się powtarzać okresowo, jak na przykład szczepienia przeciwko grypie. Jeśli ktoś nie odkrył tych wszystkich wiadomości do czerwca, mógł się o tym przekonać 21 lipca, czytając na przykład dziennik Gazetę Prawną, gdzie dr Śnieżyński mówi tak: epidemie zostaną z nami na zawsze, a dr Śnieżyński jest prezesem Medisept, która produkuje środki dezynfekcyjne dla szpitali i usług medycznych. Artykuł jest bardzo krótki, złowieszczy. On, jeżeli wie się, jak interpretować informacje pochodzące od szefów korporacji, no to zapowiada bardzo, bardzo nieciekawą przyszłość. No tak, tylko Ator. Magister ukończonego właściwie nie wiem czego. Raz słyszałam, że prawa, raz, że
zarządzania, tak więc tylko autor publicysta wie, jak takie informacje interpretować. Wie, jak ludziom przełożyć z polskiego na nasze. W tym miejscu od razu odsyłam do kanału Lepszy Komentator, który od dawna wyjaśnia autora i jego kwestię wykształcenia. Link do kanału w opisie. Nie wiem, dlaczego powiedział aż tak przerażającą, niewygodną i bolesną zapowiedź tego, co nas czeka, bo na logikę, żeby być skuteczniejszym, to powinni stosować taką metodę małych kroczków, że teraz zaszczepcie się, to wszystko będzie dobrze. Potem, no niestety, kurczę, musicie się znowu zaszczepić, bo wirus zmutował. A w zasadzie to szczepcie się regularnie i tutaj jedni mówią dwa razy w roku, inni mówią co roku, a są tacy, którzy mówią raz na kwartał. Na logikę? Czyją? Jakby tak dawkowali wiedzę, to za 3 miesiące autor wołałby: oszukali nas, ukrywali prawdę. A poza tym, jeśli by i autor, i jego wyznawcy poczytali i posłuchali tego, co przed chwilą przytaczałam, to jasne by było, że nikt nie musi nam nic powoli objaśniać. Bo to tak, jakby najpierw powiedzieć, że po zimie robi się trochę cieplej, od grudnia dni są coraz dłuższe, kwiatki zaczynają rosnąć i uwaga, uwaga, szokująca wiadomość. To wszystko wskazuje, że po zimie przychodzi wiosna. Wow! Tłumy szaleją, zaskoczenie, szok, zgroza. Pan główny inspektor sanitarny Pinkas, który kilka miesięcy temu wystrzelił, że PiS zbuduje mentalne zapotrzebowanie na szczepionki, zrobią tak, że ludzie będą uważali, że to jest im potrzebne, czyli dokładnie zapowiedział to, co PiS teraz robi. Prawdopodobnie gdzieś to usłyszał, bo używał tam języka tak zwanego wyższego marketingu. Nie sądzę, żeby go znał z lekcji zaawansowanego marketingu, chyba nie kończył zarządzania i marketingu. Serio? Wystrzelił? A może po prostu jako człowiek wykształcony w tej materii wiedział, jak działa przyroda i szczepienia? Nie wiedział tylko, że PiS nie zrobił właśnie tego, co powinien. Wybory, walki frakcyjne, zamiast tłumaczenia społeczeństwu, czego się spodziewać i jak bardzo ważne będą szczepienia, jeśli tylko pojawi się szczepionka. A że się pojawi, było wiadomo od dawna. Czy rzeczywiście patrząc się na dzieci, które są zaszczepione, jest taka ilość powikłań, o których się opowiada? Czy rzeczywiście znamy dziecko, które zmarło z powodu szczepień? Jakie są badania, które pokazują, że trujemy nasze dzieci jakimiś metalami, które są podobno w szczepionkach? Nie ma takich badań. Nie ma też metali trujących, które są w szczepionkach. Po prostu ich nie ma. Ktoś będzie nam pokazywał, że jest inaczej? No to niech pokaże nam to laboratorium, z którego to wynika. A nie mnie się wydaje, albo słyszałem, bo jest taka kategoria. Mnie się wydaje, jak gdzieś słyszałem, jedna pani powiedziała, na blogu przeczytałem, widziałem, a czy to pochodzi z laboratorium? Oczywiście trzeba skończyć specjalne studia zarządzania, żeby głosić takie hasła jak dr Pinkas. A bycie lekarzem, specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczycielem akademickim, doktorem habilitowanym nauk medycznych nie wystarczy? Więc ja go najpierw przeczytam w całości, a potem przeczytam go jeszcze raz, pokazując wam, co tutaj jest najistotniejsze. Tytuł. A nie lepiej od razu czytać i zwracać uwagę, co jest ważnego w artykule? Nie, bo tak wejdzie więcej reklam. 12732. Zwłaszcza, że i tak autor zaczyna od razu tłumaczyć, co jest w artykule. I takim to sposobem w sumie 3-4 razy usłyszymy te same informacje. Można ładnie wydłużać vloga? Można. Teraz właśnie także pamiętajmy, że to nie jest jakiś tam zwykły prezes Unii, nie wiadomo kto. To jest prezes jednej z dwóch firm, które opracowało tą szczepionkę, którą dzisiaj będziemy dziobać. Lecimy dalej. Jak dodał, koronawirus ciągle mutuje. I nawet zaszczepienie znacznej części populacji nie ocali nas w pełni od problemu. No wow, jak wiemy z tego, co mówiłam wcześniej, to żadne odkrycie. Jakby autor nie klepał po 2 filmy dziennie i nie szedł na ilość, tylko na jakość, to może te słowa nie byłyby dla niego takim odkryciem. Jako publicysta powinien chyba na bieżąco robić research informacji, jeśli sam nie był w stanie na to wpaść, znając podstawy biologii. Co więcej, od początku tej pandemii naukowcy skłaniają się do zdania, że university scientists believe COVID-19 is only a rehearsal for a bigger pandemic. They see humans in
Szczepionki jednak ocalą nas przed kolejnymi lockdownami i przeciążeniem służby zdrowia, co można było obserwować w wielu krajach. Mroczne, nie? I tak sobie, szanowny Ator, czytam mroczne i dla niego tajemnicze tajemnice. I straszy tym ludzi, którzy są albo zbyt leniwi, albo zbyt naiwni, by samemu wyciągać wnioski z wiedzy, która nas otacza. Siebie chyba też straszy. Sądzę, że gdyby na przykład ja usiadł i to powiedział, to by zaraz mnie nazwali foliarzem, szurem, lub inne tego typu epitety by na mnie poleciały, no bo jak to? Jak? A może właśnie gość z takimi zasięgami zająłby się wyjaśnianiem, jak działa przyroda i nauka, wirusy i bakterie. Można by kogoś, kto się tym na co dzień zajmuje, zapytać, a nie na przykład ciemnowidza Jackowskiego. By na mnie poleciały, no bo jak to? Jak to? Przecież szczepionka jest panaceum na wszystko, dziabniemy się i wszystko będzie w porządku, koronawirus sobie odejdzie, wszystko jest cool. Jak to? Wirus mutuje! Przecież to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale to powiedział prezes BioNTech. Serio? Facet w tym wieku się dziwi? Czy raczej boi się, że jego widownia by się zdziwiła? Jak to? A Ator nie sieje zamętu, tylko nas oświeca? Otóż taka publika nie chce się uczyć, więc i Ator nie uczy. Straszy, tym się zbiera więcej subów. Nasz publicysta tak odczytuje tekst, że kładzie nacisk na to, że szczepionka to panaceum na koronę. Nie! Szczepionka to nie lek. Ona jest jak tarcza, nawet nie jak pole siłowe, tylko tarcza. I w zależności od wroga zużywa się szybciej lub wolniej. Może też nie chronić całkowicie, więc czasami trzeba się doszczepiać. A lek to broń, którą wroga zwalczamy. Jest różnica? Jest. Łatwo skumać? Łatwo. Dobra, co tutaj jest ciekawego? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Lecimy dalej. Lecimy od początku i będę wam pokazywał rzeczy, które zapewne wam umknęły, bo większości ludzi umknęły. No to ciągniemy tą gumę zwaną wideoblogiem. Tłumaczymy po swojemu sprawę na poziomie, czemu boli łapa, jak ją wsadzimy do ognia. Po swojemu, bo przecież to nie to, że ogień to temperatura, a skóra nie ma z nią szans. Jeśli jest zbyt wysoka, to prawa fizyki, biologii, chemii obowiązują i łapa się spali. Nie, tam pewnie jest drugie dno i ja wam powiem gdzie i jakie. Tylko przeczytam poufny i zastrzeżony list od tajemniczego i sekretnego człowieka zagadki. Lecimy dalej. Ale musimy mieć wpływ na to, by następna zima miała miejsce w standardach nowej normalności. Zobaczcie, pan prezes BioNTechu wcale nie mówi, że w następnej zimie ma już być normalnie, tylko ma być w standardach nowej normalności. Czym jest nowa normalność? Za cholerę nie wiadomo, nie została zdefiniowana. Jakie ma mieć ta nowa normalność standardy? Za cholerę nie wiadomo. Można się tylko domyślać, chociażby po tym, co robią pisowcy, ale także po tym, co mówi Bill Gates, którego zapowiedzi odnośnie koronki dziwnym trafem bardzo mocno się sprawdzają. Nowa normalność. Znów trzeba by wspomnieć o materiałach, które podałam wcześniej. Nic już nie będzie takie samo przez miesiące, a może lata. I wirus będzie z nami. Pominę milczenie, mieszanie w to partii rządzącej, ale oczywiście znowu Bill Gates. Oj, słowa inteligentnego człowieka się sprawdzają. Niesamowite. Jakby był mędrcą spod budki z piwem, to nie zbudowałby takiej firmy. Chyba umie trybić w swojej łepetynie i po prostu wyciąga wnioski. Ale także po tym, co mówi Bill Gates, którego zapowiedzi odnośnie koronki dziwnym trafem bardzo mocno się sprawdzają, że nowa normalność będzie polegała mniej więcej, między innymi na tym, że niezaszczepieni nie będą mieli praktycznego dostępu do lekarza. Bardzo nieprzyjemna ta nowa normalność. Można też się domyślać, że po prostu niezaszczepieni staną się ludźmi drugiej kategorii. Panie Atorze, dowody i źródła na to, że Gates mówi takie rzeczy. Powiem tak, w źródłach pod filmem nie ma ani jednego dotyczącego wypowiedzi Billa Gatesa. Ani źródła polskiego, ani zagranicznego. To ja wrzucam u siebie wywiad z Gatesem. A po polsku to mniej więcej stwierdził coś takiego. Bill Gates w CNN mówił, że względnego powrotu do normalności należy spodziewać się dopiero po zakończeniu lata 2021, a sama pandemia może potrwać do 2022. Jego zdaniem kluczowe będzie przestrzeganie obostrzeń i szczepienia. Niestety najbliższe 4 do 6 miesięcy mogą stać się najgorszymi okresami epidemii. Gdybyśmy przestrzegali zasad noszenia masek i nie gromadzili się, moglibyśmy uniknąć dużego procentu zgonów. Dodał, że sam na pewno zaszczepi się na COVID. Uważa, że powinny to robić osoby, które mają wpływ na opinię społeczeństwa, by w ten sposób zachęcić ludzi do szczepień. Na co?
bo czytamy dalej. Stwierdził Ugur Sahin, prezes BioNTech, jak dodał, koronawirus ciągle mutuje i nawet zaszczepienie znacznej części populacji nie ocali nas w pełni od problemu. Koronawirus ciągle mutuje. O! Ator się dziwi. Ator jest przerażony. Ator podkręca widzów. Rany, szykujcie zapasy na apokalipsę zombie. Rzeczywiście, ten wirus ciągle mutuje. Tyle, że skoro on ciągle mutuje, i to jest z tego, co wiem, prawda, to dlaczego zrobiono takie straszne halo z tym brytyjskim, z tą brytyjską mutacją? Czyżby to było już oficjalne, że tam chodziło o politykę i pokazanie Brytyjczykom wersji demo tego, co będzie, jak Unia Europejska się na nich zamknie? Ale co najciekawsze, ale to rozwinę dalej. Skoro ten wirus ciągle mutuje, to chyba ta akcja szczepień nie wystarczy. No bo skąd mamy mieć pewność, że ta szczepionka będzie skuteczna na mutację? Więcej, skoro tutaj pan Ugur Sahin mówi, że wirus ciągle mutuje w kontekście tego, że zaszczepienie nawet znacznej części populacji nie ocali nas w pełni od problemu, a także mówi, że 10 lat będzie z nami ten wirus, to wygląda na to, że on nas przyzwyczaja na to, że szczepionka raczej nie będzie skuteczna na nowe mutacje. Jaki z tego wniosek? Za chwilę, bo zaraz to będzie jeszcze bardziej dobitnie powiedziane. Ależ to tajemnicza tajemniczość. Wszyscy zginiemy, bo szczepionka za chwilą będzie do dupy. Do szalup! To po co straszyć, jak to żadna nowość? Oczywiście trzeba też pomanipulować. Pewnie teorie spiskowe lepiej wtedy brzmią, nieprawdaż? Prawda jest taka. Aż niewiarygodne, że gość z wyższym wykształceniem nie mógł zrobić czegoś takiego. Cytuję jeden z artykułów. Z uwagi na mechanizm, w jakim szczepionka powoduje nabycie odporności na koronawirusa, czyli wytworzenie przeciwciał przeciwko białku z tak zwanego kolca, nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że nie zadziała ona na nowy wariant SARS-CoV-2. Wręcz przeciwnie, jest ona sprecyzowana właśnie na tym białku, które pozwala wirusowi wniknąć do organizmu pacjenta. Dlatego szczepienie przeciwko COVID-19 jest najlepszą metodą prewencji choroby oraz sposobem na zatrzymanie obecnej pandemii. I tak się wypowiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, generał profesor Grzegorz Gielerak. I dodał jeszcze, koronawirus nie mutuje tak jak wirus grypy. A może, szanowny pan, celowo pomija fakt. O nowej normalności mówi Ugur Sahin, prezes BioNTech, jednej z firm farmaceutycznych, które opracowują szczepionki na koronawirusa. Czas teraźniejszy niedokonany. Opracowują, nie opracowały, nie zostali nimi zaszczepieni. A to wszystko, co do tej pory zostało powiedziane, wyraźnie wskazuje, nawet nie sugeruje, tylko wskazuje na to, że regularne szczepienia na koronawirusa, a być może również inne choroby, które za chwilkę się pojawią, będą elementem tej nowej normalności, w cudzysłowie, o której oni mówią. Czy ja coś muszę dodawać? To jest mielenie tematu po raz trzeci, a reklamy lecą. Dmuchaj, Ator, dmuchaj w ten balon szuryzmu. Bo te szczepionki są cały czas opracowywane. To jest to, przed czym wielu ludzi, w tym ja, ostrzegało. Spokojnie można dać tutaj tylko planszę, bo dalsze wywody są łudzeniem tego samego. Jeszcze tylko szybki skrót paru kwestii. Pamiętajcie, że od połowy tego materiału wideoblog Atora nagrywałam przy szybkości 1.25. W 6 tygodni. I pytanie, po co w związku z tym szczepić nas teraz? W lato już go nie będzie, a na jesieni przyjdzie znowu. Pierwsze, czemu 6 tygodni? Bo jakbyś poczytał, to byś wiedział, że wszystkie te szczepionki opracowane są tak, aby zakodować informacje dla białka w wypustkach w taki sposób, by pomimo mutacji odpowiednio symulowały nasz system odpornościowy. Więc nie trzeba od nowa składać samochodu. Wystarczy wymienić opony. 2. Latem wirus jest słabszy, mówił swego czasu premier, bo jest ciepło. Tak? To niech to powie Brazylijczykom, Hindusom. Tam chyba ciepło jest. A zgon liczy się w miliony. W Brazylii kopano masowe groby.
Druga rzecz, jak często będziemy musieli być szczepieni? Z ulotki tej szczepionki wynika, że oni wiedzą, że ona daje odporność na 2 miesiące. Dalej nie wiedzą, bo testy skończyli. Z innych źródeł wiemy, że przechorowanie daje odporność na mniej więcej kwartał, 3 miesiące. Można więc śmiało założyć, że szczepionka raczej nie będzie skuteczniejsza niż przechorowanie choroby. Więc 3 miesiące i co? I jajo. Guzik mnie obchodzi, co sobie szanowny pan o mnie pomyśli. Jak mi ktoś wykształcony takie pytania zadaje, wiedząc, że swoim materiałem nakręca młodych i resztą około 550 tysięcy subskrybentów, to tak, jajo. Zanim pokażę resztę materiału, teraz ja się zdziwię. Jak osoba po 40 z nadwagą, prawdopodobnie z nadciśnieniem, może tak sobie frywolnie pytać. Czy ja, autor, publicysta i prawnik, bożyszcze tłumów, którego co prawda śmie nie znać Janusz Korwin-Mikke, osoba w grupie ryzyka, wolę 2 miesiące ochrony po zaszczepieniu, czy to? Nie wiedziałam, czy ja się z tego wyleczę, czy się nie wyleczę, chociaż lekarze powiedzieli, że będą walczyć o moje życie. Antybiotyk brałam przez 5 dni dożylny, 4 razy dziennie, bardzo silny, że w sumie żyły za każdym razem musieli przekuwać, bo mi te żyły się po prostu zrobiły stany zapalne. Zdrowie. Samopoczucie okropne. Ja najgorszemu wrogowi nie życzę takiego przeżycia, takiego samopoczucia, jakie ja przeszłam. Obie przechodziłyśmy to, można powiedzieć, równocześnie. I miałyśmy takie same objawy, a mianowicie ból mięśni, pleców, tkliwość skóry, tak jakby ta skóra była podrażniona. Mnie bolał brzuch. Mhm. Ale nie był to ból żołądka, tylko jakby narządów wewnętrznych. Czyli nie takie standardowe objawy. Nie. Właśnie zupełnie inne. No i to, co mnie tak najbardziej zaskoczyło i co było taką totalną nowością, jeśli chodzi o jakiekolwiek odczucia bólu, to nie mogłam ruszać oczami, nie mogłam patrzeć w górę, w dół, na boki, ponieważ bolały mnie po prostu dosłownie mięśnie oka. Mhm. Natomiast tej 7 doby u mnie przy głębokim oddechu pojawił się ból w płucach. Ja nie należę do osób, które panikują, które się nakręcają, więc jakby uznałam, że no jestem chora, tak, mam koronawirusa, więc może tam się coś dziać. No niestety na drugi dzień ten ból był silniejszy, a kolejnego w poniedziałek, kiedy ja trafiłam już do szpitala, no to jakby mogła tak określić, to miałam połowę zakresu oddechu, więc to było już bardzo nieprzyjemne i przyznam, wtedy spanikowałam. Trafiłam, bo musiałam trafić, ponieważ były zmiany covidowe, typowo covidowe w płucach i musieliśmy to zatrzymać, żeby się to nie rozwinęło. Z porównania mogę powiedzieć, że 2 tygodnie przed chorobą weszłam na gerlach, góra jest bardzo wymagająca, najwyższy szczyt w Tatrach. No i tam już trzeba mieć kondycję. Tam trzeba mieć kondycję. No było ciężko, ale dałam radę, więc to myślę, że jest dowodem na to, że nieźle było z tą kondycją. Natomiast jak wychodziłam ze szpitala, miałam założony na plecy plecak, który miałam wrażenie, że waży dosłownie tonę. Już o tym gdzieś tam wspominałam w wywiadach. I naprawdę musiałam przysiąść, zanim otworzono mi. Po prostu usiadłam na ławce i sapałam. Suszenie, zwykłe czynności, tak jak odkurzanie, zresztą też znajomi moi, osoby publiczne, które przechodziły koronawirusa, też o tym mówiły, że zwykłe czynności, takie jak odkurzanie, czy w moim przypadku suszenie włosów, sprawiały, że ręce po prostu mdleją i ty siadasz, po prostu nie masz siły, łapiesz zadychę, nie masz siły. No i teraz właśnie trzeba to wszystko odbudować. Był w bardzo ciężkim stanie. Przez koronawirusa miał zniszczone płuca i problemy z oddychaniem. Przez blisko 6 tygodni był w śpiączce farmakologicznej, a lekarze przygotowywali jego rodzinę na najgorsze. Adam Palma, polski gitarzysta, mieszkający w Wielkiej Brytanii decydowały o tym bocznych chorób, o których mówili. Nie miałem 50, chodziłem do siłowni i mogę powiedzieć, że w miarę byłem okej, nie miałem żadnej nadwagi. A to były te właśnie te 3 punkty, nadwaga, powyżej 50 i poboczne choroby. Te 3 punkty podobno decydowały o tym, kto się zarazi COVID-em. Ja żadnych z tych punktów nie spełniałem, a powaliło mnie dramatycznie. Choć COVID zostawił po sobie spore ślady. Mam zakodowany ten okres już po wyjściu ze szpitala, czyli cała rehabilitacja, kiedy nie było wiadomo, czy będę chodził, czy będę mówił, czy będę w ogóle, czy pamięć mi wróci, czy będę mógł grać na gitarze z powrotem. To była wielka, wielka niewiadoma, dlatego że to jest nowa choroba i żaden z lekarzy nie mógł tego przyjąć. Wiecie, jak słyszycie, ja nie jestem antyszczepionkowcem. Broń Boże, ja te szczepionkowce nienawidzą.
ale także, może przede wszystkim, nie jestem jakimś durnym człowiekiem, który wygaduje jakieś antynaukowe... Jeśli nam się mówi, że szczepionka gwarantuje, że człowiek nie zostanie, że jest bezpieczny, patrz minister Dworczyk, a z ulotki wynika, że tylko daje 95% bezpieczeństwo, to ja się pytam, czy facet nie dał rady przeczytać 34 stron ulotki? Nie przyswoił tego? Tych informacji? Czy może... I bardzo mam dziwne wrażenie, że to jest tak samo. Tej zimy nie będziemy mieli wpływu na liczbę infekcji, ale musimy mieć wpływ na to, by następna zima miała miejsce już w standardach nowej normalności. Czym będą te standardy, cały czas nie wiemy, domyślamy się tylko. Sachin twierdził, że koronawirus ciągle mutuje. Czyli to, co było wiadomo od dawna, ciągle mutuje. Czyli to, co było wiadomo od dawna, ale jak ktoś to powtarzał, to był wyzywany od folii. Szczepionki jednak ocalą nas przed kolejnymi lockdownami i przeciążeniem służby zdrowia, co można było obserwować w wielu krajach. Pytanie, w jaki sposób nas ochronią przed lockdownami? Lockdown, co warto wskazać, to nie jest wina wirusa, to jest wina rządów. Tak, wina rządów. Ciekawe tylko, dlaczego rządy zdecydowały się na deficyty w swoich budżetach, stagnacją gospodarczą, miliony wydane na ratowanie biznesów, bo im się chciało narażyć na spadek notowań, na zamieszki? Może do lockdownu w prawie wszystkich krajach świata przyczynił się morderczy rój pszczół? A może złośliwi łopcy z Marsa? Może wszystko leży z powodu inwazji morderczych pomidorów? Mam nadzieję, że szanowny pan da radę wyciągnąć wnioski sam. I na koniec poproszę mniej tego. Ostatnio się bardzo pięknie wsławił na konferencjach, ale to nieważne. Legalne, ale że też pan minister minister zdrowia też... Czytał wreszcie list. Mam nadzieję, że jesteście tak samo zainteresowani treścią listu. Otóż gość, który napisał do mnie ten list, to napisał do mnie list, i to jest bardzo ważny list, i napisał go do mnie z tego powodu, że mi zaufał. I ten list, moi drodzy, ja nie przeczytam tego całego od wam, ponieważ ten list zawiera bardzo ważne informacje. Przepraszam, że mi się nie ma.